Moi drodzy, prawie 14 miesięcy czekaliśmy na nowy content. 14 miesięcy i w końcu, w końcu mamy. Ja już miałem nagrywać, że Medin upada, i porzucili tą grę. Ale GameForce zaskoczył. A miałem przygotowany ten na ten weekend, i w sumie mogę go dalej wrzucić, bo się nic nie zmieniło. Ale zaraz do tego przejdziemy. Więc zanim omówimy aktualizację 22.3, nie 23.2. Małe oklaski dla Gameforge'a za poświęcenie dwóch godzin, żeby tą aktualizację zrobić, bo tyle to trwało. To nie jest nic skomplikowanego. Pamiętajcie, są jeszcze inne serwery Metin 2. Nie powiem z jakich źródeł, i każdy wie, jak się takie aktualizacje tworzy, więc znaleźli łaskawie ten jeden dzień. Żeby nam coś wprowadzić, i uwaga, jest to nowa alchemia, wspominałem wielokrotnie na streamach, na filmach, że wprowadzą nowy core na Joharę, to było bardziej niż pewne Bo wiecie, jest miejsce w alchemii, na samym końcu macie miejsce, na środku koła macie miejsce, no pokazuję wam w tle, jak ta alchemia się prezentuje no. Wszystko to wskazywało, raczej wątpiłe byłoby, żeby to wrócili jako kolejny poziom mitycznej alchemii, bo ludzie by odeszli z Metina, ale wrzucili to jako po prostu yy, kolejny kor. Nazywa się to Ametyst. I w życiu nie widziałem takiego pay to win, jak tu dzisiaj zobaczyłem, a wiele aktualizacji w życiu widziałem po kolei. Ten nowy kamień na wybornym bonusie daje, uwaga, 16 precyzji yy, statystyki do Przecież przy czym na razie nie trzeba mieć tak dużo, więc ja na to kładę żur. No i uwaga, 8 na metiny. Patrząc na to, że w broni można mieć chyba 22 na metiny, w szarfie można mieć 2 na metiny, yy, w szacie aury 2 na metiny, na silniku 8 na metiny, w broni w 8 na metiny. Zaraz się okaże, że ludzie będą bili bez odpału po 200 tysięcy w metiny na broni, plus 15, i w szarpie w broni, plus 15. Jeżeli o to im chodzi, to spoko. No i pomijam to, jak szybko mleka zejdzie. Ale dobra, nie hejtujmy. Mamy nowego Kora. Yy, jest to po to zrobione. Za mają wprowadzić nową mapę. Ludzie mówią, że to jest pod mrok, więc plus jeden dla Sanka Huntera, że robił talizman na mrok, może mu to odda, ale patrząc na to, ile tysięcy bonów wydał, raczej wątpię, żeby mu się to kiedykolwiek zwróciło, ale jeżeli ma taką pasję chłop, nie będę się w to wpierniczał. Więc... Yy, Diabły, Precyzja i Sungma, pamiętajcie, czym nowsza mapa na Joharze, tym więcej Precyzji trzeba, bo więcej misów masz. Porównajcie sobie Załóżmy, ma mając 12 precyzji tylko w rękawicy na pierwszej mapie, a na ostatniej czuć różnicę, że tej precyzji trzeba mieć więcej, i oni tak zawsze to robią. Przy czym nie rozumiem statystyk Sungba, bo maksymalna mapa, jest to chyba wieża Sungma, potrzeba po 70 statystyk, a po 90 inta, jakoś tak. A ma się tych statystyk ponad 100. Ja nie mam nawet z tego levela championa, a już mam po 90 z każdego rodzaju. Więc y, raczej mogę się założyć, że do, że, że do paru miesięcy będzie mapa, gdzie będzie wymóg posiadania po 100 statystyk ma z każdego rodzaju. Ale dobra, walić to. Y, czyli poszerzany jest slot y, o 1, bo to jest nowy core. Y, bonus zestawu nie wpływa znaczy, nie musicie mieć tego kora, żeby mieć bonus zestawu, bo to jest bardzo duży plus. No bo po co małem levelom do precyzji albo na diabły, chociaż Diabły nie w sumie nie, nie przydaje mi się nigdzie, no bo na tych normalnych mapach gdzie to użyjesz w sumie na zakrętym lesie, ale oprócz tego co jeszcze na diabły działa Bagianamu może no nie wiem na grocie w sensie no nie wiem nie? dziwny bonus na bierze Song ma bardziej się to przyda no, wiadomo 8 na metynie, ale mały level, że i mieć tego wyborniaka, pamiętajcie to będzie jeden z dalszych korów w tym momencie i zaraz wam powiem dlaczego. No, i jak można zrobić tego Kora? Ktoś pewnie zapyta, już Wam mówię koledzy i koleżanki, yy, to jest z misji na 110 level. Macie dwie misje na kory. Pierwsze podstawowe to macie 5 korów dziennie, i tam tego Kora nowego nie dali, tego ametysta. Hmm, ciekawe czemu, żeby gracze sobie zrobili bez item shopa? No, bo wiecie, dużo ludzi ma 30 postaci po tych wszystkich fuzjach na koncie, żeby sobie zrobić. Dzienne misje i tak sobie zarabiają na DT, na katakumbach, gdzie oni tam jeszcze dropią, nie wiem Ale tak to mniej więcej działa, więc dali od levela 110, to, to jest ta druga misja i tam Przy robieniu tej misji macie wybór, czy kory zwykłe, czy kory te nowe, czyli ametystowe, więc dlatego e, To dali, żeby ludzie tego tak szybko nie zdobyli, więc z item shopa też te kory zwykłe nie zadziałają. Musicie kupić specjalne, o których zaraz e, czyli 3 dziennie Kory zależy, ile macie postaci na koncie. Jak ktoś ma same 110, to wygrał życie i to będzie jeden z lepszych zarobków w tym momencie. Bo by dopić kory specjalne na zaklętym lesie, to jest 5 minut roboty w sumie na wierzchowcu, czy tam na tych zwykłych mobach. I, i, i tyle. Oprócz tego, wprowadzają do rękawic szósty, bonus. co też było logiczne. Aż na, ja się nawet dziwiłem, czemu wcześniej tego nie dali, i mają być jakieś nowe bonusy, typu ataki przeciwników w pobliżu za pomocą błyskawic, korzystać z podnosi na opadek, jakieś skacanie skilli, i inne tego typu pierdy, czyli tak jak to było, 90% tych bonusów nikt nigdy nie użyje, pamiętajcie, są bonusy, że masz 2% więcej do 300 yy, cięcia, albo, nie wiem, szarża bije o 2% więcej. Po co są takie bonusy, i tak nie ma różnicy, czy jest to, czy nie, ale... Takie zap zapchaj dziurę, nie? żebyś nie wylosował wartości ataku, czyli to, co ci najbardziej interesuje z tych wszystkich bonusów. No tak to działa, niestety. I oprócz tego, yy, podobno mają zrobić coś, że są mniejsze lagi na kliencie. I jak zablokujesz się w ścianie, to ma być jakiś przycisk, gdzieś w tej ścianie cię odblokowuje, czy nie musisz zmieniać postaci. No ja nie widziałem różnicy, rzadko się blokowałem w ścianie Może inni mieli problemy na innych mniejszych yy, levelowo mapach Ale przejdźmy do Kora. Dlaczego oni tak to zrobili Żeby dropić maksymalnie 3 dziennie No bo moi drodzy Gamef oczywiście przykował na genialną aktualizację i proszę bardzo yy, Aktualizację zapowiedzieli o godzinie 14 A kopalnie zapowiedzieli przed chwilą Dobrze się wstrzymałem z odcinkiem bo wiedziałem coś odwalą już jest zapowiedziana, moi drodzy, kopalnia, kor na koniec, Gdzie możecie zdobyć? Tylko tam, te nowe kory. <gry> Powiem Wam, ja, ja tak niekiedy patrzę na tom i ja zazdroszczę, że nawet Chipsoft, to też są chyba Niemcy. Tak bardzo nie walą w dupsko jak ta firma. Naprawdę. Ja przypominam, dla tych, co nie wiedzą, w ciągu dwóch tygodni firma Gameforce zwiększyła cenę pieczęci tych najlepszych do ulepszenia o 1000 SM, czyli item kosztował 500 zł, a teraz kosztuje około 600 zł, albo kosztował 5, 450, a teraz kosztuje 550, jakoś tak. Albo pomyliłem się o 100. Chyba 550 albo 650 teraz kosztuje. Tak samo zwiększyli cenę w item shopie z Plusem. Nie informując nikogo, super firma. Yy, czyli temy są coraz droższe. Chyba o to im chodzi na temat inflacji, żeby więcej zarobić. No i wprowadzili nowy system, który jest uzależniony tylko i wyłącznie od item shopa. W pełni co mnie to nawet nie dziwi, ale myślałem. Yy. Wiedząc, że wprowadza nowego kora, że będzie to uzależnione od zwykłych korów, czyli w końcu te, to się i tak pojawi, no bo dziennie ludzie nawalają te kory, nie? Dziennie ludzie robią te misje. A ile ludzi robi misje na level 110, czyli ma dropy pod te levely? No, no nie znam, bardzo mało. Jakieś chciałem zrobić, miałem taki plan i pokazywałem wam na odcinku, bo ja na swojej postaci mam 25 albo 30 postaci po tych wszystkich fuzjach. Nie no chciałem każdej postaci wbić na 110 level, a jak sobie zdałem sprawę, trzeba dwa tygodnie, bo mój serwer jest przepełniony i nie ma spotów w zakrętym lesie, dwa tygodnie na jedną postać na 110 level, żeby wbić, dałem sobie siana, teraz chyba żałuję, bo miałbym jeden z lepszych zrobków patrząc na to, więc yy, ja na razie skipuję, jeżeli chodzi o te matówki, o, o, o tego typu rzeczy, bo i tak będę musiał mieć wybornego, a to będzie tylko pewnie tyle samo, co Rubin, albo nawet i więcej. i tak trzeba poczekać paręnaście dni, tygodni, nie wiem ile tu rasy tam walną w te koło, ale no wiecie ile trzeba mieć korów, żeby zrobić wybornego dużo. Ile jesteście w stanie nawet za 1000 zł tych korów wydropić z koła? Co innego gdybyście wydropili to z Item Shopa bezpośrednio z samych korów, to nawet, nawet za 1000 zł byście nie, nie wili wybornego, maksymalnie przejrzysty jak sprawdzałem więc no się system pay kolejny do naszej puli, co trzeba kupić jako must have, żebyś mógł normalnie pograć, więc tak, ja kładę żur na tą aktualizację, niczym mi się nie przyda, jedynie sobie zbonusuję w rękawicy 6 i 7, ale pamiętajcie, dalej nie mamy nowej mapy, dalej nie mamy nowego ekwipunku, a mija już 13 albo 16 miesiąc od poprzedniej aktualizacji, dodającą cokolwiek. W sumie poprzednia aktualizacja i tak ją nikt nie robi, więc jakby nawet można powiedzieć dłużej. Prawie 2 lata od aktualizacji, którą robi ktokolwiek, kto wie, może w końcu coś dodadzą. Kiedy nie wiem, ale czy to jest ostatnia aktualizacja w tym roku? Prawdopodobne, patrząc za to, jakim zajebiście to szybko idzie. Więc ja pluję na tą firmę, ale gram dalej. Bo nie ma innych Metinów, a ja bym chciał grać w Metina, jestem YouTuberem z Metina, więc dopóki nie będzie jakiegoś topowego MMO, dopóki nie będzie innego kontentu, gdzie tak samo ludzi zainteresuje, jestem przyspowany do tej gry i muszę e, łapać i chwytać i łykać to, co ta firma do dupy mi proponuje. Niestety. Ale to nie oznacza, że nie mogę tego krytykować, bo jest co po prostu, nie no. Wiecie, samo posunięcie, że dali to do specjalnych korów, a nie do zwykłych korów, gdzie każdy mógłby na tym zarobić i mniejsze levele tym bardziej. No to trzeba plusa tą firmę i tyle, nie? No to co ja innego mam zrobić? Miasto było na tyle. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was Sabal. Napiszcie co tym sądzicie. Siema, Nara. Do widzenia.